Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w Plociuchu. Dzisiaj będzie o katach. Takie swoiste zestawienie faktów i mitów, okraszonych pewną garścią ciekawostek na temat faktów, ale to będzie takie bardzo mocno merytoryczne, ponieważ prawie wszyscy, i przyznam Wam się, że również ja, mają w Polsce taki bardzo zaburzony obraz kata. Jak myślimy o kacie, to nam się kojarzy jakiś człowiek związany pewnie ze średniowieczem, pewnie taki wielki, rosły mężczyzna, tutaj z odsłoniętą klatą, a na głowie mający taką swoistą czapkę, powiedziałbym taki jakby worek. Człowiek, który bezlitośnie mordował, a w zasadzie wykonywał wyroki. Człowiek, który również torturował bardzo często. Niektórzy uważają, że kat torturował również dla przyjemności, że był jakimś zwyrodnialcem sadystą. Natomiast prawie nikt nie wie, że kaci mieli bardzo dużą rolę w każdym społeczeństwie. To nie chodziło tylko o te przesłuchania, tortury i wykonywanie wyroków, ale również kaci trudnili się tym, co dzisiaj hycle, czyli zapobiegali temu, żeby po mieście nie szwendała się jakaś zgraja psów i nie stanowiła zagrożenia. Kaci zajmowali się m.in. pochówkiem zmarłych, których nikt nie chciał pochować, w tym ze szczególnym uwzględnieniem tych samobójców, którzy skazani byli na wieczne potępienie, i z tego powodu się bardzo często odsuwała od nich również rodzina. W związku z tym te zwłoki tych samobójców bardzo często się walały i stanowiły zagrożenie epidemiologiczne. Z tego też powodu kaci bardzo często na przykład opróżniali szamba i robili całą masę rzeczy. Kaci, w zależności od okresu historycznego i konkretnego miasta, albo byli, znaczy ludzie, albo do tego zawodu się niesamowicie garnęli, albo też tak mało ludzi chciało zostać katami, że katem można było zostać za karę, mając swoisty taki wybór. Albo idziesz pod kata, czyli albo zostaniesz stracony, zgładzony, albo sam zostaniesz katem. Kaci też za złe wykonywanie swoich obowiązków mogli zostać zabici. Były tego typu przypadki w historii. Mam nadzieję, że już Ciebie zainteresowałem i teraz zaczynam. Od razu powiem, że ten vlog będzie zrobiony z punktu widzenia Polski. Źródłem są polskie książki historyczne odnoszące się do ziem polskich. Będzie tylko troszeczkę takich ciekawostkowych nawiązań m.in. do Francji. W związku z tym, gdybyś chciał mi napisać, a to gówno się znasz, bo we Francji było inaczej, czy w Wielkiej Brytanii było inaczej. Mówimy o Polsce. Słuchajcie, Polska był to kraj, w którym początkowo kat nie był zawodem. Na początku po prostu rolę katów pachołkowie wykonywali. Nie kmieciowie, bo kmieć to był, zdaje się, wolny chłop, jeśli dobrze pamiętam, tylko pachołek. No ale oni byli bardzo kiepscy, no bo wiecie, to był taki trochę kat z łapanki, prawda? Na zasadzie takiej, dobra, pachołku tutaj, idź i oprawiaj tego człowieka, nie? Oprawiaj to się słowo wzięło od słowa oprawca, albo oprawca doprawiać. W każdym razie to nie chodziło o oprawianie książki w skórę, czy w jakąś inną obwolutę, tylko oprawianie to znaczyło tyle, co torturowanie. Oprawiało się skazanego, żeby się przyznał do winy. O tym będzie później. No i taki pachołek mógł być bardzo kiepskim oprawcą i na przykład taki poddany torturom mógł wyzionąć ducha, zanim się przyznał. Z punktu widzenia śledczego była to strasznie zła rzecz, ponieważ oni w tym momencie zamęczyli niewinnego człowieka. Prawo w średniowieczu było troszeczkę takie popierdzielone. Oni nie mieli problemu z tym, że wymuszają zeznania, byleby tylko je wymusili. Wyglądało to mniej więcej tak, o tym jak wyglądały tortury i tak dalej, to będzie w późniejszej części, ale tak w wielkim skrócie. Przychodził taki koleś i mu mówił prowadzący przesłuchanie: słuchaj, tutaj jesteś oskarżony o to i o to, przyznajesz się? Nie, tortury. No to później jak takiemu człowiekowi zadali niesamowitą dozę przeraźliwych ilości bólu, to się w końcu przyznał. Jak się przyznał, no to kara. I w tym momencie, w zależności od tego, no jakie to było przewinienie, no to
odpowiednia. Bardzo często była to kara śmierci i wtedy luz, tak? I nie było z tym problemu. Natomiast, gdyby on się nie przyznał, to nie ma dowodu i w tym momencie mogło być takie podejrzenie, że została zamęczona niewinna ofiara. Jeszcze przy okazji przypomnę, że mieliśmy już dwa plociuchy, w zasadzie kilka plociuchów mieliśmy dotyczących takich ludzi. Znaczy tak, mieliśmy takie najbardziej przerażające zestawienie najbardziej przerażających średniowiecznych tortur, mieliśmy zestawienie najbardziej przerażających metod egzekucji i były już chyba dwa odcinki nawet polskich morderców, ale to już są takich bardziej współczesnych, typu na przykład ten brzydki pan, który mordował dzieci, ponieważ tam był pedofilem i nie dość, że lubił się z nimi w cudzysłowie bawić, to jeszcze je mordował. Jak nie oglądaliście, polecam, na początku widzieliście miniaturki tychże filmów, na końcu będą jeszcze raz, wystarczy mając włączone adnotacje kliknąć, a jak nie, to tutaj jest napis cała seria i w opisie też jest link do całej playlisty plociuch i tam stosunkowo niedawne były te vlogi, warto sobie wyszukać. No więc, druga jeszcze powód był, dla którego taki pachołek Kat się nie zgadzał, nie zgadzał, tylko nie nadawał, ponieważ była to kwestia tego typu, że jakby to ładnie powiedzieć, oczywiście tortury, jedno, drugie, no kary. No i karą bardzo często stosowaną przez kata, zwłaszcza w średniowieczu, była zadanie śmierci. No tyle tylko, że taki obyczaj nakazywał, by ta śmierć była zadana możliwie jak najszybciej, w sposób możliwie jak najbardziej bezbolesny, czyli mówiąc krótko, na przykład jeżeli było ścięcie, to ścięcie jednym cięciem, a nie takie rąbanie, żeby ta ofiara się bardzo męczyła, bo wtedy jak ta ofiara się męczyła, to gawiedzi się to nie podobało i można było mieć problemy. Problem mówię zarówno kar, ale przede wszystkim problemy zaczynał mieć ten, kto na tą karę skazał, czyli zwykle jakiś tam rada miejska, czy ktoś taki. W związku z tym, ponieważ to w sumie chodziło trochę o politykę i później już nikt nie pamiętał, że ten człowiek na przykład kogoś zabił i teraz to jest sprawiedliwa kara za to, że zabił, tylko patrzyli, jak bardzo się męczy nie lubili, tak? Dlatego też właśnie kat musiał być profesjonalny. Profesjonalni kaci pojawili się w Polsce około XIII wieku wraz ze wzrostem takiej mody na zakładanie na terenach Rzeczpospolitej miast na prawie niemieckim. To pewnie pamiętacie z historii, że miasta i chyba wsie też można było zakładać na jakimś prawie. No, czyli dotyczyło takie prawo. To prawo niemieckie było szczególnie surowe. Na przykład za kradzież świec z kościoła można było zostać skazanym na śmierć, w związku z czym ci kaci mieli zdecydowanie co robić. Katem nie mógł zostać każdy. Były bardzo surowe wymogi dotyczące tego zawodu. Przede wszystkim kat musiał być silny. To się wydaje dość takie oczywiste, no katowski topór czy katowski miecz. Poza tym no taki człowiek skazany na egzekucję, no mógł się wyrywać mimo tego, że był w jakiś sposób spętany, no to czy związany, no to i tak trzeba było musieć tą ofiarę mocno przytrzymać. Też siły fizycznej wymagały tortury, przecież tam na przykład rozciąganie, czy inne tego typu rzeczy, czy łamanie kołem, inne tego, takie straszne rzeczy, to wymagało odpowiedniej siły. Tak, także to zachęcam was do obejrzenia tego vloga o najbrutalniej torturach. Oczywiście siła psychiczna też była ważna. Dzisiaj to byśmy może nawet musieli powiedzieć, że kat musiał być bez serca. Nie. Wtedy chyba bardziej się mówiło, że kat musiał być bez serca. Dzisiaj mówi się, że musiał mieć nerwy ze stali albo być niesamowicie odporny psychicznie, bo to rzeczywiście, a jeszcze inny by powiedział, że musiał mieć coś nie tak z głową, że nie przeszkadza mu to, że ta jego ofiara wiecznie krzyczy, polaga o litość, on jej robi krzywdę i nie ma z tym żadnego powodu. Co ciekawe, tak jak już powiedziałem wcześniej, były w ogóle zawodem kata to było tak trochę dziwnie, bo były miejsca w Polsce, gdzie ludzie się rwali do bycia zawodem kata, głównie ze względu na bardzo dobre zarobki. O tym będzie
Później też powiem wam, ile kat zarabiał. Mam tutaj z prawej strony w notatkach dokładnie zapisane, ile za który, po prostu cennik usług katowskich. Natomiast były rejony w Polsce, gdzie nikt katem nie chciał być. I tam, gdzie nikt katem nie chciał być, no to po prostu wcześniej po prostu skazywano kogoś na śmierć i dawano mu wybór. Albo będziesz katem, albo idziesz pod katem. No zwykle ludzie chcieli zostać tą katem, co się nie zawsze opłacało, tym będzie w dalszej części materiału. Natomiast tam, gdzie kat na katów dużo ludzi chciało być, a w zasadzie piastować urząd katowski, ponieważ kat był urzędem. No i w tym momencie było wiele sposobów. Na przykład taki urząd można było kupić, po prostu kupić, tak? Ktoś wystawiał, że tutaj, to znaczy odpowiedni ludzie, to płaciło się i się kupowało urząd katowski. Można też było zostać na niego oczywiście mianowanym, tam nie pamiętam kto mianował, chyba burmistrz, rajcy miejscy, coś takiego. Go w każdym razie no oficjele władarze danego miasta mianowali. Często było też tak, że katem zostawał ktoś, kto po prostu odziedziczył ten fach po rodzicach. Czyli na przykład ojciec był katem i ojciec przyuczał syna do objęcia po nim urzędu katowskiego. Ewentualnie można było próbować się dostać na taki swoisty termin do mistrza katowskiego, żeby nas przyuczył do tego zawodu. Oczywiście to nie jest termin taki sensu stricte, ponieważ chyba nie było cechy katów. Nie jestem pewny, ale jestem przekonany, że cechu katów nie było, czyli no to nie było takie klasyczne, jak na przykład w cechu kołodziejów, czy w cechu tych piwowarów, tak? Czy jakimś innym, czy w cechu kowali. Tutaj, bo po prostu kat był jeden, prawda? W związku z tym to wszystko było takie mniej sformalizowane. Można też było ten urząd w niejako się wkupić, na przykład biorąc ślub z córką kata. W tym momencie prawo do piastowania tego urzędu przechodziło niejako po córce na męża, czyli w tym momencie chyba zięć to się nazywa, czyli zięć odziedziczył po teściu, tak? Ewentualnie można było wziąć ślub z wdową po kacie, wtedy też ta katowa wdowa po kacie była niejaką dzierżycielką tego prawa do zajmowania tego urzędu. Skomplikowane. Już wspominałem na początku, kaci robili wiele innych rzeczy. Bardzo często były to rzeczy pożyteczne. Na przykład usuwali padlinę. Co miało niesamowite znaczenie dla potencjału zapobiegania epidemiologii no po prostu w mieście. Przypominam tutaj w swoim vlogu pod tytułem Top 10 rzeczy, dla których nie chcielibyście mieszkać w średniowieczu. No średniowiecze nie miało katalizacji, w związku z tym to wszystko tak rondowało na ziemi. Wyobrażacie sobie takie rozkładające się zwłoki, na przykład psa, kota lub czegoś innego leżące w rynsztoku. No epidemia gotowa. Także to, że kaci tu je usuwali, bardzo pożyteczna rzecz. Grzebali również zwłoki. Te zwłoki grzebali, których nie chciał pogrzebać sąd, nie sąd, tylko ksiądz, lub którym się nie interesowała rodzina, czyli tak naprawdę wykonywał to, co dziś wykonuje gmina bodajże. Zdaje się, że jeżeli w kostnicy leży ciało i się przez ileś tam dni czy miesięcy nikt po to ciało nie zgłosi, to wtedy gmina jest obowiązana na swój koszt, czy w zasadzie koszt podatnika, dokonać pochówku. No to tutaj tego pochówku dokonywał kat. Oczywiście kat nie dbał o to, żeby tam był ksiądz, czy że jakaś była wielka feta z tego powodu, tylko po prostu zakopywał zwłoki tak, żeby nie było zagrożenia epidemiologicznego znowu. No a gmina tutaj jednak robi jakiś tam, zdaje się, obrządek, przy czym to jest chyba w tej chwili obrządek świecki, a nie katolicki i chyba jest to związane z kremacją. Nie jestem pewny, ale tak coś mi się o uszy obiło. Oczywiście kat przede wszystkim dbał o pochówek ciał samobójców. Przypominam, samobójca w ogóle nie mógł być pochowany na poświęconej ziemi i ksiądz w ogóle nie miał ochoty go pochować. Tam bardzo często no, rodzina próbowała pochować samobójcę pod płotem cmentarnym, ale były też takie sytuacje, że rodzina stwierdziła, mam to w dupie i wtedy to ciało się walało, żeby nie było zagrożenia epidemiologicznego. Robił to
Kat pełnił również rolę hycla, czyli wyłapywał i zabijał bezpańskie psy, chyba też również koty, chociaż w źródłach w większości się mówi o psach. Przy czym to nie było tak jak dzisiaj, że no sobie tam jeździł i te zwierzaczki łapał, potem miał jakieś schronisko i ileś tam czasu te zwierzaczki czekały na adopcję, a jak się dopiero nie udało, to ewentualnie jakoś humanitarnie pozbawiał je życia. Dzisiaj mówimy na to uśpienie, czyli tam jakoś farmakologicznie pozbawiamy te zwierzaczki życia. To też chyba nie jest do końca dobre, nieważne. Nie będę teraz wchodził w to, czy uśpienie zwierząt jest okej, czy nie jest okej. Niektórzy już nawet podnoszą to uśpienie do roli eutanazji, czym zrównują ludzi pragnących popełnić samobójstwo na życzenie do zwierząt, które są zabijane, bo nikt ich nie kocha. Nie będę się w to wnikał, ale niezależnie od której strony spojrzeć, to moim zdaniem takie zrównowanie jest nie okej. Dajcie znać, czy nie chcecie o tym oddzielnego vloga. Oni tutaj po prostu mordowali te zwierzaki, mordowali je bardzo brutalnie, bardzo często się wyżywając lub robiąc tak, żeby taki zwierzaczek służył mu za swoiste, no, taki żywy worek treningowy. On po prostu ćwiczył na nim na przykład cięcia albo ćwiczył na nim tortury, że jak najdłużej można się znęcać nad ofiarą, żeby jej nie zabić. Przypominam, to jest trochę tak jak z lekarzami. Lekarz zanim się nauczy tej swojej sztuki, to ileś tam czasu musi ćwiczyć. Tutaj też oczywiście taki kat musiał bardzo długo się uczyć. No i no, w przeciwieństwie do lekarza, no to nie było fantomów i innych tego typu rzeczy. On musiał gdzieś na czymś po prostu poćwiczyć. Chociaż zdaję sobie oczywiście sprawę, że zupełnie inna jest anatomia człowieka od psa. Mam wrażenie, że rozumiecie, o co w tym momencie chodzi. To było niefajne, że oni się tak z tymi zwierzakami obchodzili. No niemniej jednak, no zwierzaki z miast trzeba było wyłapywać, żeby nie powstały watahy i żeby te watahy nie zaczynały szkodzić tak po prostu ludziom. Tyle. Kat dbał również o, nazwijmy to, swoje wyposażenie, czyli podstawą pracy kata przez dłuższy czas była szubienica. Szubienica zwykle znajdowała się za miastem i zwykle to nie był obiekt, który ludzie darzyli sympatią, w związku z tym ta szubienica często to się psuła, czasem się zapalała, dziwne tego typu rzeczy się z nią działy i kat musiał o nią dbać. Oczywiście kat musiał dbać również o narzędzia do tortur i salę tortur, o ile taka się znajdowała, natomiast ta była w zamknięciu, więc tu raczej chodziło o czystość tego typu rzeczy, a czasem jeżeli sali tortur nie było, no to musiał przynosić ze sobą narzędzia. Kat bardzo często sprawował również nadzór nad więzieniami, to był taki, bo on był wtedy traktowany jako takie swoiste przedłużenie roli sądu. Sąd skazywał, a kat dbał o to, żeby ta kara została wykonana, w związku z tym jeśli jakimś cudem była kara więzienia, to kat po prostu nadzorował te więzienia. Kat wywoził również zawartość szamb i wychodków poza mury miejskie, czyli po prostu był szambiarzem. Po raz kolejny taka kwestia sanitarna. Co ciekawe, to jest już druga rzecz, taka w drugą stronę, kaci prowadzili burdele. Byli alfonsami, którzy tak zbierali taki bardzo swoisty haracz w zamian za to, że chronili dziewczynki. Wtedy się inaczej na te panie mówiło, chyba jeszcze nawet nie kurtyzany, chyba jeszcze wcześniej. Za swoją drogą zobaczcie, jaka dwulicowość. Z jednej strony religia nie pozwala, a z drugiej strony kaci mieli nadzór nad domami publicznymi. Luz! Żeby było śmiesznie, jak było negatywne odium, to raczej negatywne odium za to, no wiecie, jak ktoś korzysta, jak jest, że się tak wyrażę, no praca prostytutki polega na tym, że jest prostytutka, z drugiej strony jest ktoś, kto z jej usług korzysta, tak? Czyli jeśli mamy do czynienia z cudzołożeniem, no to co najmniej dwóch osób, tak? Z tym, że jeszcze jest tam przejście pieniędzy. Natomiast negatywne odium tego zawodu prostytucji, nie wiem dlaczego, zawsze spadało wyłącznie na kobietę. Jak dla mnie facet, który zdradza swoją żonę z prostytutką, jest to nawet chyba bardziej naganne. Nie wiem, nie będę w to wnikał, ale na pewno nie może być tak, że kobieta, która jest kobietą lekkich obyczajów, wszystko co najgorsze na nią, a facet, który się łajdaczy, okej, nie ma żadnego problemu i mówię to jako facet, to oni tutaj dbali o
za ochronę pobierali pieniądze, ale nie od innych Alfonsów, tylko od co bardziej krewkich klientów. Wszyscy wiedzieli, że kat sprawuje piekę nad tym domem publicznym, w związku z tym klient wiedział, że jak na przykład pobije prostytutkę, czy potnie, czy coś innego zrobi, to później przyjdzie kat i wykona swoją powinność z pominięciem sądu. W związku z tym ludzie byli grzeczni, no i też kaci świadczyli pomoc medyczną tym kobietom, przy czym to nie było na tej zasadzie, że to było jakieś ubezpieczenie. Kaci w średniowieczu bardzo często parali się podstawowymi zasadami, zawodami medycznymi, leczyli po prostu ludzi i zwierzęta, to jest kolejna rzecz. Natomiast żony katów bardzo często, jak to się ładnie mówi, doglądały interesów, czyli były tak zwanymi burdelmamami. Kolejna rzecz, ciekawostki, może teraz przejdziemy, ciekawostki czy tortury? Nie, dobra, inne zajęcia, to może teraz ciekawostki fajne są. Swoją drogą mam nadzieję, że Boxdel wreszcie wróci. Kurczę, tak dużo negatywnych rzeczy o nim się ostatnio mówi. Kurde, ja tam nie wiem, ja się nie wnikam, ale tego filmy fajne były, więc tam nic nie rozumiem, a mnie to gówno obchodzi. Ciekawostki. A od siebie a propos Boxdela powiem tylko jedno. Słuchajcie, oglądaliście u mnie takie iPad Goat 2. Film ma dobrze ponad 100 tysięcy wyświetleń. Wiem, że się bardzo dużej ilości ludzi podoba. To pamiętajcie, to było trochę tak. Boxdel nagrał o tym ciekawostki, to wyście mi zaczęli spamić wiadomościami, żeby to nagrać. Ja sobie pogadałem z Boxdelem, mu powiedział, że nie ma nic przeciwko, nagrałem. Czyli mówiąc krótko, gdyby Boxdel nie nagrał tych ciekawostek, to byście mi nie spamili, to bym z nim nie pogadał, to bym nie nagrał i nie mielibyście filmu, który spodobał się ponad 120 tysiącom osób. To tyle. I więcej się nie mieszam, tak, bo to nie moja sprawa. Tam nie wiem, o co poszło w sumie, tylko tyle. No, ja zawsze zadrzukam. Ciekawostki. Słuchajcie, ciekawostki. Katów uważano za nieczystych. To jest w ogóle strasznie fajny temat, ponieważ katem czasem ciężko było zostać, na przykład trzeba było kupić ten urząd. Kaci też byli ewidentnie, jak widzicie, pożyteczni. To nie było tak, że oni tylko męczyli za pieniądze, czy też mordowali za pieniądze, to znaczy wykonywali wyroki śmierci. Przypominam też, że te wyroki śmierci bardzo często były zasadne. To było na przykład dla gwałcicieli, dla morderców, chociaż no oczywiście dla tych, którzy zapieprzyli z kościoła świece też. Z tego powodu oczywiście nikt im nie podawał ręki, było też cała masa przesądów na temat katów. Na przykład było coś powiedziane, że kat może wzrokiem zabijać, w związku z tym wszyscy się bali spojrzeć katów w oczy. Były też ciekawe przesądy związane z kotami i katami. Były dwie. Pierwsze to było coś takiego jak kot kata. Jeżeli kat miał kota i czarnego, to mówiono, że tego kota zamieszkuje duch wiedźmy, który uciekł po prostu, na przykład po prostu, że się wciela duch, że duch wiedźmy spalonej na stosie zawsze wciela się w kota kata. I nie wiem, może go drapie. Natomiast też było w drugą stronę, że jak czarownica miała czarnego kota, to na pewno tam jest dusza kata, który za to, jaki zawód wykonywał, nie mógł pójść do nieba, mimo że to nie było oficjalne, to były takie przesądy, ale jednak były. Dalej, ciekawostki. W Toruniu nie pozwalano katom samemu wybierać chleba, bo no wiecie, to generalnie chodziło o to, że jakby kat tak dotknął taki chleb, no to przecież nikt by go potem nie kupił, więc ten kat taki ostracyz niesamowity idzie do piekarza, a piekarz mówi, masz bochenę, nie możesz sam sobie wybrać, tylko masz ten, bo przecież nikt nie kupi. Tak trochę jak trendowatych ich traktowano. Dalej, w Poznaniu cech rzemieślników zakazywał grania z katami w karty, w kości oraz w warcabę. W 1725 roku w Krośnie Odrzańskim był natomiast taki śmieszny przypadek szewca, którego wywalono z cechu szewców za to, że wcześniej jechał sobie na kocie, nie na kocie, tylko na koniu kata. Po prostu pożyczył konia od kata i gdzieś tam na nim pojechał i to było trochę tak, że co? Dotknąłeś konia należącego do kata? Nie chcemy cię w tym cechu. Tutaj we Francji natomiast był taki przypadek, to jest trochę ciekawostka a propos tego, że katem lepiej byłoby dobrym lub wcale. Była taka sytuacja, że we Francji złapano
No, to był chyba też szewc, który dokonał jakiejś tam zbrodni ówczesnej, no i był skazany na śmierć, natomiast dano mu wybór. Albo panie śmierć, albo możesz zostać katem. No i on wybrał, że woli być katem. Niestety jedna z jego pierwszych egzekucji była na tyle niefajna, że 20 razy uderzał toporem albo mieczem, zanim wreszcie odrąbał tam głowę. No i Gawiet się tak wkurzyła, że go ukamienowała, czyli po prostu go tam zabili. Zaraz porozmawiamy sobie troszeczkę o egzekucjach i sposobach tortur, o tym, czym to było w średniowieczu, ale najpierw może trochę o forsie, bo właśnie na YouTubie lubią o hajsie gadać, no to może ile zarabiali kaci. Tutaj są dane z zarobków w Gdańsku i w mieście Tczewie w połowie XVII wieku, czyli lata 1650 mniej więcej. One będą w dukatach i złotych polskich, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak duże to są pieniądze, bo ci dobrze zarabiali. Powiem wam, że kilogram mięsa w tamtym czasie kosztował około 1 złotego polskiego, natomiast za dukata można było kupić u szewca nowe buty, a wtedy te buty to nie był taki badziew jak w tej chwili, że on się zaraz rozwala. W takich butach chodzono, chodzono i chodzono. W związku z tym dukat to było bardzo dużo, no a za złocisza można było no, kilogram mięsa dobrej jakości. Teraz słuchajcie, dalej. Będę mówił co i za ile. Za ścięcie głowy 3 dukaty, a więc 3 pary butów. Za łamanie kołem 4 dukaty, a więc 4 pary butów. Za powieszenie, czyli szubienica 3 dukaty. Za przypalanie żywcem 4 dukaty. Za każde szarpnięcie rozżarzonymi szczypcami. To jest ta tortura, o której wam mówiłem w tym zestawieniu najbardziej hardkorowych średniowiecznych tortur, którą teraz państwo islamskie stosuje na kobietach i szarpie ciało szczypcami po prostu biust. No to za to wtedy był 1 dukat, teraz państwo islamskie chyba to robi z przyjemności po prostu. Za wypalanie piętna 1 dukat, za obcięcie ucha 1 dukat, za wypędzenie z miasta 20 zł, za wychłostanie przy pręgierzu 30 zł polskich, za dojazd do wioski 2 dukaty. O co chodziło z tym dojazdem do wioski? Spieszę wam wyjaśnić. Chodzi o to, że w wiosce, czy w ogóle w małych miejscowościach, no nie opłacało się trzymać kata na stałe, bo tam co jakiś czas tylko była robota dla kata. Na tej samej zachodzie, jak na dzikim zachodzie, były sądy objazdowe, no bo po co w każdej dziurze trzymać sąd i sędziego, no to taki kat sobie po prostu dojeżdżał i bardzo często było tak, że tacy co lepsi kaci dojeżdżali, czyli mieli pod swoją kuraterą aż 30 miejsc. Wracamy do tortur. Tortury w średniowieczu były mniej więcej tym, co areszt wydobywczy w dzisiejszej Polsce. Jeżeli nie wiesz, czym jest areszt wydobywczy, napisz mi w komentarzu, chętnie o tym napiszę, zrobię oddzielnego vloga. Generalnie chodzi o to, że formalnie to nie była kara, formalnie to nie była żadna dolegliwość, tylko ta, o ile areszt to jest formalnie środek zapobiegawczy, żeby jakiś tam zawodnik sobie nie mataczył w śledztwie, no to tutaj jest w ten sposób, że w ten sposób jest, to ja chciałem powiedzieć, o Boże, to tu jest w ten sposób, że to była normalna metoda przesłuchania. Co ciekawe, na filmach bardzo często pokazują, jak kat na przykład przypala żelazem, jednocześnie mówi: przyznaj się, wyznaj swoje winy. To nie kat prowadził przesłuchanie. Przesłuchiwał ktoś inny, a kat tylko zmiękczał niejako ofiarę po prostu, żeby taki delikwent się przyznał. Była swoista procedura na ten temat. Może to zacznę. To jest, patrzcie, to się nic nie zmieniło do dzisiejszych czasów. Zawsze jest procedura i zawsze jak doprowadzają delikwenta, no to najpierw jest taka przepytywanka. I teraz tak. Na początku pytali wtedy o pochodzenie, wyznanie, urodzenie, ale to między innymi było taki stan, że wysoko urodzony, nisko urodzony, później zawód, wyuczony i wykonywany, co w średniowieczu zwykle było to samo, czy był wcześniej obwiniony,
sądzony lub torturowany w ogóle lub za coś podobnego. Potem była prezentacja narzędzi tortur, czyli mówiąc krótko, mówiono mu, co się z nim zrobi, jeśli się nie przyzna. No i albo się przyznawał, albo zaczynało się oprawianie. Jeszcze raz podkreślam, wtedy nie uważano, że to było co... że dzisiaj to byśmy od razu powiedzieli, że takie zeznania są nieważne, ponieważ są wymuszone torturami. Wtedy luz, nie ma problemu. Ludzie na tych torturach, jak ich zaczynano tak niesamowicie męczyć, to oni się przyznawali i do swoich przewinień, i do cudzych przewinień, i do rzeczy, które nigdy nie miały miejsca, byleby tylko ktoś wreszcie skończył te tortury. No, tyle. Takie wtedy było prawo. Było ponad 10 sposobów egzekucji, które zależne były zarówno od przewinienia, jak i od miejsca w takim w Rzeczpospolitej, w którym się znajdowaliśmy. Na przykład złodziei wieszano, czarownice i odstępców od wiary chrześcijańskiej palono na stosie oczywiście, zdrajców, rozbójników i łupieżców łamano kołem na śmierć. Tutaj przypominam, te średniowieczne tortury można było łamać kołem zarówno tak jako forma tortury, czyli przyznaj się, przyznaj się, przyznaj, albo forma tortury taka, że albo po prostu egzekucja. To było strasznie brutalne. Obejrzyjcie sobie, ja to wrzuciłem do vloga na temat tortur, ale na przykład na Kresach bardzo popularną formą egzekucji było wbijanie na pal, natomiast w Tatrach i Beskidach hersztów band zbójeckich wieszano za pośrednie ziobro, nie mylić z panem prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości, panem Ziobro. To wszyscy pamiętają zapewne od Janosika, jak zawisł za to pośrednie ziobro. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam was niezwykle serdecznie. Zapraszam do oglądania pozostałych moich vlogów. Te są niesamowicie związane. Jeśli ten temat wam się spodobał, to sądzę, że te następne też wam się spodobały. W ogóle proszę o łapki w górę, jak zwykle proszę o komentarze. Przypominam, że każda łapka w górę, każdy komentarz sprawia, że film łapie coraz większy zasięg i coraz więcej ludzi może go obejrzeć. Dajcie też znać tak po prostu w komentarzu, czy wam się ten film podobał, czy chcecie więcej takich... w sumie to były ciekawostki historyczne. Takie mam wrażenie, że nasza wiedza na temat historii naszego kraju, chociaż oczywiście od strony ciekawej, pół godziny ten vlog trwał, mam wrażenie, że jak ktoś dotarł do końca, to się nie zmęczył, to co jest fajne, czy w ogóle więcej tego chcecie. I tak klasycznie, bo już dawno nie było, dużo ludzi mi mówi, a to kręć krótkie vlogi, kręć krótkie vlogi. No ja mam wrażenie, że dużo ludzi lubi długie i właśnie dlatego mam taki zwyczaj, że co jakiś czas po takim dłuższym vlogu zadaję pytanie z prośbą, żeby to napisać w komentarzu, a wtedy mniej więcej wiem, ile ludzi dotrwało do końca. I bym bardzo prosił, czerwony długopis. Tak a propos kata mi się ten czerwień kojarzy. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się, pa!